Dziś o tym, jak to kobiety się szykują. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Zapraszam do patronowania mojemu kanałowi oraz subskrybowania mnie na YouTubie. Kochani mężczyźni, dziś tylko dla Was o naszym szykowaniu się rano i przed każdym wyjściem. Nie od dziś wiadomo, że kobiety spędzają w łazienkach całe godziny. Krąży też o tym mnóstwo dowcipów i memów. Coś w stylu: Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Spojrzał na mężczyznę i powiedział: doskonały. A potem spojrzał na kobietę i powiedział: a ty to się całe życie będziesz musiała malować. No to się malujemy. Jak to jest z tym naszym siedzeniem w łazience? Po pierwsze, prysznic obowiązkowy i trwa, bo pod nim depilujemy pachy, bikini, a nawet nogi. Myjemy włosy. Po umyciu włosów nakładamy na nie odżywkę i czekając 5 minut, zanim ją spłuczemy, zajmujemy się naszymi stopami, aby były miękkie, gładkie, a pięty jak u niemowlaka. Po szybkim prysznicu ciało należy nabalsamować. Nałożyć maseczkę na twarz, a w tym czasie można wysuszyć włosy. Po tym możemy zająć się malowaniem paznokci. Gdy wyschną, układamy włosy. Jedne kręcą, inne prostują. To zależy od dnia, humoru i okoliczności. A zatem w ruch idą pianki, żele, lakiery i gumy. Tak, tak, do włosów też mamy gumy. Teraz już ostatnia prosta, bo został tylko makijaż. No więc na początek krem lub baza, podkład, puder sypki lub w kamieniu róż, rozświetlacz, cień lub eyeliner i na końcu tusz. I po 3 godzinach jesteśmy gotowe. I o co tyle krzyku? Zostało tylko się ubrać. No i tu się zaczyna. Rajstopy czy bez? Stanik biały czy cielisty? Z ramionczkami czy bez? Sukienka krótka czy długa? A może spodnie? I co wybrać? Gdy przychodzimy do Ciebie z pytaniem, którą sukienkę wybrać, to powiedz szczerze, która bardziej Ci się podoba i nie każ nam się we wszystkie ubierać, bo będzie to trwało wieczność. Buty też są ważne, więc wskaż właściwie, gdy Cię o to poprosi. Tak, wiemy, że uwielbiacie szpilki, ale my mamy czasem ich po prostu dość. Zostały dodatki i tu też lubimy, gdy pomożecie nam w wyborze, bo patrzycie przecież na nas całościowo. Teraz tylko perfumy i możemy wychodzić. Perfum też lubimy mieć kilka flakonów, a wiem, że niektórzy z panów też tak mają. Dlaczego kilka? Bo dziś mamy ochotę na delikatny, subtelny zapach, a innym razem mocny i zdecydowany. I na koniec wychodzenie z domu. Wiem, że czekacie na nas godzinami, a my bez końca okupujemy łazienkę, ale prawda jest taka, że kobiety się malują i ubierają, żeby wzbudzić zazdrość. Ale nie waszą, panowie, tylko innych kobiet. Wiem, że to może być dla Was głupie, ale tylko inna kobieta potrafi docenić fryzurę, makijaż, kieckę i takie detale jak krój, fason, kolor, dopasowanie i stwierdzić: fajna, też chcę taką mieć, lub na odwrót. Zwłaszcza, że Wy, wyprowadzeni z równowagi i źli, bo musieliście na nas tyle czekać, najczęściej zapominacie o tym, żeby nam powiedzieć, że nasze starania w ogóle miały sens. Wy często nawet nie zauważacie, że byłyśmy u fryzjera. O tym też krążą kawały. Kochanie, byłam u fryzjera. I odpowiedź męża po tym, jak na nas spojrzy. I co? Zamknięte było? Nadmienię tylko, że kobiety przy wspólnych rodzinnych wyjściach muszą jeszcze wyszykować dzieci, a i Wam często prasują jeszcze koszule. Że o prezencie, kwiatach i o butelce wina nie wspomnę. Czasami zapytajcie po prostu, czy w czymś nam pomóc. A jak już przy prezentach jesteśmy, to miło by było, gdybyście raz na jakiś czas podczas zakupów w hipermarkecie kupili choćby bukiet tulipanów za 9,90 i nam go podarowali. Rzadko która z nas oczekuje od Was drogiej biżuterii i perfum. Mały gest, a cieszy i daje poczucie, że jesteśmy dla nas ważne i że o nas pamiętacie. No więc panowie, postarajcie się troszkę, czasem bardziej i wszystko będzie dobrze. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.